Na scenie występy regionalne, a przy scenie różnorodne stanowiska z elementami kaszubskimi i bożonarodzeniowymi. To już czwarty festyn rodzinny zrealizowany w gościcińskiej szkole podstawowej. Przygotowałyśmy stoiska dla dzieci i dla rodziców. Zaprosiłyśmy twórców ludowych z Kaszub, z naszego regionu, aby zapromować nasz region i aby dzieci ze swoimi opiekunami mogły zobaczyć, a również spróbować samemu wykonać prace, które są związane ze świętami Bożego Narodzenia, ale jednocześnie takie, które właśnie na Kaszubach kiedyś, no, w dawnych czasach były wykonywane. Możliwości zrealizowania własnoręcznej ozdoby choinkowej jest bardzo dużo, o czym mogli przekonać się uczestnicy kiermaszu. Zaprosiliśmy kilka pań, które pokazują, jak można wykonać stroik, na przykład bożonarodzeniowy, jak można na szydełku wykonać aniołka, gwiazdeczkę, jak można ze słomy wykonać aniołka, takiego do powieszenia na choinkę. Jest jeszcze innych wiele takich ciekawych rzeczy, jak ustroić na przykład ciastko, piernik. Okazuje się, że aby zrobić takie cuda, wystarczy trochę fantazji i... Wykonujemy z makaronu, z szyszek, wykonujemy z orzechów. Także wszystko, co jest w domu, tak przynajmniej uczę moich uczniów, wykorzystuję do wykonania takiej bombki. W trakcie festynu można było też zobaczyć, jak tańczą i posłuchać, jak śpiewają zespoły regionalne. A gdyby tego było mało, dla chętnych przygotowano jadło iście kaszubskie. Jak na imprezę świąteczną przystało, nie zabrakło również niespodzianek. Są kotyliony na wejście, bombka ze wzorem kaszubskim, na nim napisany jest numerek i potem ten numerek bierze udział w losowaniu i można wylosować ciekawe rzeczy, na przykład jodełkę, wejściówkę na lodowisko, książki naszego byłego absolwenta, dzisiaj księdza Krzysztofa Konkola, który pisze poezję i wiele różnych takich ciekawych rzeczy. W trakcie festynu po raz pierwszy pokazano kartkę świąteczną gminy Wejherowo, która zwyciężyła w tegorocznej jubileuszowej edycji konkursu. Jest to kartka uczennicy ze szkoły z Orla, ze szkoły podstawowej z Orla, Kamili Treder, która zwyciężyła w 10. konkursie na kartkę bożonarodzeniową Moje Piękne Święta. Dzięki uprzejmości Nadleśnictwa Strzebielino przygotowano stanowisko ukazujące zwierzęta zamieszkujące kaszubskie lasy.